Właśnie, ja mam teraz problem, bo Marcin zapowiedział, że to są oddolne inicjatywy. I teraz, jeżeli to spojrzeć z perspektywy Słupska, no to w pewnym sensie nauczyciele mogą powiedzieć, że wcale to nie są takie oddolne inicjatywy, bo one powstały w Wydziale Edukacji, one powstały na naszej Akademii Pomorskiej, one powstały w niektórych szkołach, które zaczęły budzić się. I dlatego też zacząłem tutaj od tego pytania, które pojawiło się w Gdańsku. To znaczy po raz pierwszy je usłyszałem w Gdańsku od kilku dyrektorów, którzy się zastanawiali właśnie, czy to, co mówi się o tej edukacji, o tej kondycji tej edukacji, o tym, jak funkcjonujemy, czy to jest herezja, czy to jest po prostu oczywistość, czy to jest przesada, czy to rzeczywiście ta edukacja już się wyczerpała, ten model się już wyczerpał, że to, co się dzieje w tych szkołach, dochodzimy w tym momencie już do ściany. I stwierdziliśmy, że jednak możemy mówić, że faktycznie ta edukacja potrzebuje zmian i potrzebuje takiej transformacji. No i znowu, to ja się też odwołam do amerykańskich badaczy, którzy stworzyli taki model właśnie transformacji, który oparty jest w takich trzech obszarach. On dotyczy tego środowiska edukacyjnego, tak szeroko rozumianego, bo tu są i pomoce, i czas pracy, i sposób uczenia, metody. Cała masa tego, co metody pomocy dydaktycznych, które są używane. I pokazany właśnie jest ten obszar, w jaką stronę można by było zmierzać i w jaki sposób można by było tutaj określić ten cel dla nas. Ale też i ten obszar związany z samym nauczycielem, jego rozwojem, jego postawą, jego funkcją, jego nową rolą, właśnie taką też transformacją sposobu pracy na tych zajęciach i przyjęcia takich zupełnie nowych ról, jak coach, trener, mentor, jakkolwiek by tam nie nazywać z amerykańska. Ale ostatni właśnie ten obszar, który miał ulegać transformacji, miał być też efektem tej zmiany, właśnie dotyczy uczniów, czyli sposobu ich funkcjonowania, tego, żeby oni czerpali radość z tej nauki, żeby rozbudzać w nich aspiracje, żeby rozbudzać w nich te poczucie też sprawstwa i tego, że mają wpływ na to, w jaki sposób się uczą, czego się uczą. I tutaj to był taki model, który był punktem wyjścia do zastanowienia się, jak u nas jest w tych szkołach słupskich i który z tych obszarów jest najtrudniej zmienić, który jest najbardziej na przykład zaawansowany w tych zmianach, gdzie my mamy tu ten duży potencjał jako szkoły. Teraz miasto Słupsk to jest 100 tysięcy mieszkańców, mamy tam 10 szkół podstawowych, więc i 10 szkół średnich, jedną uczelnię publiczną, jedną szkołę niepubliczną, ale to jest miasto, w którym bardzo łatwo się zbiera tych dyrektorów, kiedy możemy się spotkać, bo to jest 10 dyrektorów. I Państwo wiedzą, kto był prezydentem Słupska jeszcze w poprzedniej kadencji. I to był prezydent, który rozpoczął właśnie i zainicjował te zmiany, zachęcił nas po prostu do tego, żeby zacząć poszukiwać tego takiego nowego modelu pracy tych uczniów, tych szkoły. Powiedział, że on nie godzi się na to, żeby w ten sposób uczyć. Sam mówiąc, że nie lubi szkoły, nie lubi nauczycieli nawet, tak też powiadał. Dlatego, że on miał jakieś takie doświadczenia własne z tym związane. W związku z tym te 10 szkół, które szkół podstawowych i te 10 szkół średnich pozwoliło nam stworzyć właśnie taki zespół, który zainicjował te zmiany i wspólnie z Wydziałem Edukacji naszego Urzędu Miasta rozpoczęliśmy ten proces. I to się tak zaczęło, że od takich takich zespołowych wyjazdów dyrektorów autokarem, miasto to finansowało, pakowało nas tam o 3 w nocy, żeby dojechać do Łodzi, żeby dojechać do Radowa Małego, żeby dojechać do Mysiadła pod Warszawą, żeby tam oglądać, jak te szkoły wyglądają, w jaki sposób mogą się zmieniać, czy nam się to podoba, w jaki sposób możemy my zacząć pracować nad tą transformacją w tych trzech obszarach. Tam poszukiwaliśmy tych inspiracji i być może tam się pojawiło to jęczenie również, tak, że się nie da, że to nie u nas, że my mamy zupełnie inne warunki, no ale dalej nie rezygnowano.
Postanowiono również, że za tymi wyjazdami już takimi po kraju i oglądaniu tych szkół takich, gdzie mogliśmy czerpać takie inspiracje, pojawiły się też wyjazdy studyjne wszystkich dyrektorów do szkoły w Bolton pod Manchesterem. Fantastyczna szkoła z wyjątkową przestrzenią taką architektoniczną, ale też taką dydaktyczną, zupełnie nowym podejściem do uczenia. Do Londynu, gdzie oglądaliśmy szkoły londyńskie, gdzie w różnych warunkach te szkoły pracują, ale miały wyjątkowe efekty, jeżeli chodzi o właśnie te dydaktyczne, tą pomoc tym uczniom. Zainteresowaliśmy się przede wszystkim takimi szkołami, które pracowały z uczniami trudnymi, które pracowały w trudnych środowiskach, które pracowały też w środowiskach, które można by było tutaj określać jako dysfunkcyjne, jako właśnie patologiczne i tak dalej, ale my mieliśmy właśnie ten problem i mamy ten problem w ogóle w Słupsku, szczególnie te szkoły w centrum położone, że właśnie tam mamy młodzież, która wymaga szczególnej takiej uwagi i szczególnej takiej troski i tego właśnie, żeby w nich rozbudzać te aspiracje do uczenia. I co powstało? Właśnie wtedy powołaliśmy, za chwilę Państwu powiem, jaka jest droga do tego, ale w tym momencie, kiedy obejrzeliśmy te wszystkie szkoły, zaczęliśmy, po każdej wizycie musieliśmy zdać sprawozdanie, ale nie pisemne, tylko spotkać się z prezydentem i opowiedzieć mu o tym, co nam się tam podobało, co byśmy chcieli zmienić, co byśmy chcieli wprowadzić u nas. I nie chodziło tu o jakieś wielkie zmiany, tu nie chodziło o to, żeby prowadzić te rewolucje, ale żeby powiedzieć, nie wiem, przemalujemy salę, ustawimy inaczej stoły, zlikwidujemy tablice tradycyjne, a będziemy pisać na ścianach, bo tak widzieliśmy, jak to wyglądało w jednej ze szkół londyńskich. W związku z tym każdy tam przywiózł jakąś taką inspirację, mały krok i zacząć w kręgu własnego wpływu jako dyrektor, zaczął te zmiany wprowadzać. I powołaliśmy właśnie taką instytucję, która się nazywała Słupskie Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji i jego celem było skupić wokół idei tej edukacji słupskiej tych wszystkich, którzy są tą edukacją zainteresowani i tych, którzy chcieliby tej edukacji pomóc. I w związku z tym zadaliśmy sobie pytanie, gdzie odbywa się edukacja teraz w mieście, które to miejsca w tej przestrzeni społecznej, publicznej uczą. No i odkryliśmy, tak, te wszystkie miejsca, które mogą służyć i tam się odbywa nauka. Teatry, kina, biblioteki, parki technologiczne, akademie, czyli uczelnie wyższe, place, które też uczą i parki, które mamy. To są wszystko miejsca, które mogą służyć edukacji i poszerzając tą przestrzeń taką tradycyjną, akademicką, o tą przestrzeń właśnie społeczną, publiczną i dodatkowo włączając jeszcze tą przestrzeń wirtualną, ten możliwość dostępu właśnie do tego, czego tak na dobrą sprawę nie mieliśmy do tej pory, ale technologia nam umożliwiła właśnie dotarcie do tych muzeów międzynarodowych, do zasobów niesamowitych, do ekspertów z całego świata. Także to była taka idea i połączyliśmy tych wszystkich pasjonatów i tych, którzy chcieli służyć tej edukacji właśnie w takim zespole, stworząc właśnie wizję tego Słupskiego Centrum Rozwoju i tworząc pewnego rodzaju miejsce takich spotkań, które by pomagały szkołom właśnie w rozwijaniu tych ambicji i tych naszych celów, które tu sobie określiliśmy. Ponieważ mieliśmy i mamy nadal te kłopoty, ale widzimy w jaki sposób moglibyśmy sobie z tym poradzić, stąd pojawiły się takie sytuacje, gdzie chcieliśmy wykorzystać potencjał szkół niektórych, tych, które w ogóle miały jakieś pomysły nowe, idee na nauczenie, nowe metody wprowadzały, też taki potencjał chęci zmiany. Nowi dyrektorzy następowali po konkursach, więc oni też mieli takiej nowej energii i chcieli po prostu coś zmienić, wiedząc. I stąd tego typu cele pojawiły się u nas w tej wizji i w tych działaniach tego centrum, Słupskiego Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji, tak to szumnie nazwaliśmy.
oczywiście tutaj zaczęliśmy wykorzystywać i zobaczyliśmy ten potencjał technologii, potencjał samych uczniów w wykorzystaniu tej technologii. W związku z tym postawiliśmy tutaj bardzo wyraźnie na to, że będziemy chcieli wykorzystać te ich umiejętności, to, że oni już od małych dzieci zaczynają z tą technologią funkcjonować, chcemy pokazać ich funkcję właśnie taką edukacyjną, dydaktyczną tej technologii, a nie tylko zabawy. To, że włączyliśmy to do naszych programów i bardzo wyraźnie jakby koncentrowaliśmy wszystkie działania wokół tego, żeby poszukiwać takich modeli, które będą wykorzystywać i będą wspierane właśnie poprzez tą technologią. I tak powstały te konkretne cele, jak powołanie takiego miejsca zbierania tych wszelkiego rodzaju innowacji, które szkoły mają. Chcieliśmy też jakby docenić to wszystko, co w tych szkołach się dzieje. Zaczęliśmy powoli rozwijać tą ideę. I to, co jest bardzo istotne w rozumieniu tego naszego centrum i tego, w jaki sposób zaczęliśmy budować inicjować tą transformację każdej ze szkół, zaczęliśmy tworzyć właśnie taki prototyp szkoły, którą nazwaliśmy zresztą szkołą, też z angielska, żeby temu nadać jakiś taki charakter. I zaczęliśmy tego budować szkołę. I teraz co było nam potrzebne do tego, żeby można było rozpocząć taką budowę tego środowiska? Projekt, jak Państwo wiedzą, trwał poprzednia kadencja prezydenta, teraz mamy nowego prezydenta, to jest wiceprezydent, znaczy osoba, która była wiceprezydentem i która w sumie była taką osobą, która nas inspirowała do takich dalszych działań. Tutaj zielone światło dostaliśmy od prezydenta Biedronia, a następnie potem byliśmy wspierani bardzo mocno przez panią prezydent i dyrektorów wydziału, to były dyrektorki Wydziału Edukacji, które nas tak woziły po tym mieście. Ja jestem tylko praktycznie sprawozdawcą tego, co tutaj się dzieje. To jestem jedną z osób, które uczestniczyły, z wielu osób, które uczestniczyły w tym procesie tych zmian. W związku z tym rozpoczęliśmy od właśnie powołania tej Słupskiej na wzór tego, co się działo w Gdańsku. Tam jesteśmy blisko, w związku z tym stamtąd czerpiemy też inspirację. Stamtąd właśnie ta inicjatywa Słupskiej Rady Oświatowej w Gdańsku była takim świetnym dla nas przykładem, że możemy w takim razie powołać taką Słupską Radę Edukacji, która właśnie składała się z osób nie tylko z dyrektorów, bo tam było kilku dyrektorów w tej radzie, ale przede wszystkim rodziców, uczniów, powołanych tam ludzi biznesu, konkretnych firm, które działają, tych też firm, które są zarządzane przez miasto. Także tutaj mieliśmy całą taką grupę osób, które tworzyły nam tą Słupską Radę Edukacji. Następnie, tak jak Państwo widzą, organizowaliśmy te wyjazdy studyjne od Polski, aż potem zaczęliśmy oglądać to, co się dzieje już w Wielkiej Brytanii. I jeszcze raz podkreślam, to było bardzo ważne, że tam byli wszyscy dyrektorzy. Każdy tam pojechał, każdy został, tą wizytę studyjną odbył, każdy się zachwycił tym i potem zaczęły się dziać kolejne działania. To, co było istotne, że dyrektorzy, którzy zaczęli myśleć o tej transformacji, o tej zmianie, o tym właśnie takiego działania w kręgu własnego wpływu, to, co oni mogą zmienić, poprosili o to, żeby przygotować może taki program studiów podyplomowych, który ich przygotuje. Właśnie taki program, który będzie bardzo praktyczny. No i tutaj wykorzystaliśmy wspólnie z Akademią Pomorską właśnie model design thinking, który pozwolił nam właśnie w tej metodologii, w tym takim procesie budowania takiego prototypu studiów, gdzie zaprosiliśmy tylko i wyłącznie tych, którzy mieli w tych studiach uczestniczyć, to znaczy dyrektorów, którzy mieli określić swoje potrzeby. Stworzyliśmy ten program w oparciu o taki model 5 obszarów, tworząc pewne wizje i tutaj każda ze szkół w ramach tych studiów wypracowuje dla własnej szkoły taką wizję. To są pełne studia podyplomowe, w związku z tym tych godzin było bardzo dużo.
Potem tam określaliśmy potrzeby, jakie są związane z tymi innowacyjnymi modelami dydaktycznymi i w takim razie kolejny obszar był związany z doskonaleniem tych nauczycieli i cała masa tych działań, tam potem wchodziły elementy pomiaru tego mierzenia, jakby ewaluacji, kryteriów sukcesu, które są istotne dla każdej z tych szkół i każda z takich szkół opracowuje taką własną strategię szkoły właśnie podczas tych studiów. Także całe studia to jest przygotowanie dyrektorów do tego, żeby tworzyli własne strategie dla własnych szkół. I teraz to są te cele, które tu się pojawiają jeszcze raz, ale istotną rzeczą, że to Centrum Nauki i mam nadzieję, że to jest tak, właśnie to jest to, na czym mi zależało, że to nie jest jakaś instytucja, to jest po prostu pewna idea. To jest skupienie wokół pewnej właśnie, wokół edukacji ludzi, instytucji, które po prostu udostępniają swoje przestrzenie, swoje miejsca do tego, żeby można było pracować, żeby tam uczniowie mogli przebywać, żeby można było właśnie jakby zwiększyć ten obszar, w którym ta edukacja się dzieje, żeby można było zobaczyć, że tam też można się uczyć i tam się też uczymy. Także nadać tym miejscom, przestrzeni tej publicznej i tym instytucjom, które związane są z edukacją, właśnie taki wymiar już też edukacyjny i to ogromne znaczenie dla tej edukacji lokalnej. W związku z tym nie jest to w żadnym wypadku instytucja, która ma jakichś prezesów, która ma tam jakiś cały personel zarządzający, tylko jest to po prostu idea, i ta przestrzeń takiego właśnie, próbowaliśmy to też właśnie odwołać się do metafory Centrum Nauki Kopernik, czyli stworzyliśmy takie Centrum Nauki Kopernik, ale w mieście, właśnie z redakcji gazet, właśnie z bibliotek, właśnie z kina i tych innych instytucji, które towarzyszą, teatry, mamy tam dwa teatry, filharmonię. W związku z tym to są te, taka była idea. I proszę Państwa, i z tego, co się tutaj zrodziło, to my próbowaliśmy nadać temu jeszcze jeden jakby kontekst. To znaczy, żeby te instytucje poczuły się, że one tworzą właśnie takie centrum nauki, Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji, tak to się nazywa, Słupskie Centrum Rozwoju Kompetencji. W związku z tym postanowiliśmy, że odwołamy się do kompetencji kluczowych i w ramach tych kompetencji stworzymy właśnie tak zwane laboratoria. Też laboratoria, można by było powiedzieć, wirtualne, no bo one gromadzą ileś tam instytucji w ramach tego laboratorium, ale jednocześnie są to miejsca fizyczne, w których ta edukacja się dzieje. I te 8 kompetencji zalecanych przez Parlament Europejski, tutaj mamy je właśnie zgromadzone w postaci takich 8 laboratoriów. Nazwaliśmy je właśnie laboratorium dziennikarzy, pisarzy. Tu chodziło o kompetencje właśnie te językowe, żeby rozwijać. Następne laboratorium, które można tutaj sobie zobaczyć, to jest właśnie laboratorium języków. Tutaj głównym ośrodkiem są te szkoły językowe, które funkcjonują w mieście, te niepubliczne, ale też i Akademia Pomorska, która również rozwinęła tam ten swój wydział nauczania języków. W związku z tym mamy takie duże wsparcie i te laboratoria oczywiście to jest właśnie to miejsce, w którym możemy nazwać i taką tablicę przywiesić w tej instytucji, że tu jest właśnie laboratorium języków. I te laboratorium języków oczywiście też jest w kawiarniach, w których się rozmawia po angielsku, które prowadzą takie konwersacje mini. Tu mamy laboratorium umysłów ścisłych, tak to nazwaliśmy, ale tu chodzi też o tą kompetencję, która była wyraźnie określona w tym zaleceniu Parlamentu Europejskiego. Próbowaliśmy to zorganizować, nadać jakąś formę i najłatwiej było nam właśnie tworzyć to w formie takich modeli czy takich już zdefiniowanych obszarów, które ułatwiały nam potem pracę nad formowaniem takich działań. Tu mamy te kompetencje informatyczne, tu mamy następnie te kompetencje takiego działania twórczego związanego właśnie z uczeniem się i rozwijaniem tej kompetencji uczniów i znowu poszukiwanie tej przestrzeni i takich poszukiwanie tych, którzy zadeklarują swoje instytucje, swoje miejsca do tego, żeby można tam było odbywać te zajęcia. To było kolejne zadanie, które pozwoliło nam właśnie rozszerzyć to miejsce uczenia się uczniów. No i dochodzimy właśnie do tego,
co jest bardzo istotne do tych kompetencji społecznych, obywatelskich. Tutaj bardzo dużo zajęć odbywa się w ratuszu. Mamy też taki Centrum Inicjatyw Obywatelskich, które jest kolejnym miejscem do rozwijania i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przez tych uczniów. No i tej przedsiębiorczości, innowacyjności tutaj z kolei bardzo włączył się park ten technologiczny nasz słupski. No i tak to się rozwija. W tej chwili szkoły oczywiście się zadeklarowały, dyrektorzy uczestniczyli w tworzeniu tego prototypu studiów, gdzie my teraz testujemy ten program tych studiów, bo chcemy zobaczyć, na ile on jest skuteczny, na ile on jest efektywny i na ile on daje faktycznie takie narzędzie dyrektorom do stworzenia takiej strategii wdrażania tych zmian i w jaki sposób one będą przebiegać. Oczywiście nie wszyscy dyrektorzy przyjęli to z takim zachwytem. Tak? Nie wszyscy od razu się rzucili i mówią, tak, to jest to, czego szukamy, ale na początek pojawiła się 4 lata temu jedna szkoła, która zaczęła działać właśnie w tym modelu i poszukiwać właśnie, rozszerzać tą swoją aktywność i jak gdyby to miejsce też tej edukacji. W następnym roku jeszcze w tym samym roku, w drugim semestrze pojawiła się kolejna szkoła, to już były 2, potem były już 3, 4, 5. No i z tych 5 z 10 szkół podstawowych, które mamy i 10 szkół średnich, mamy w tej chwili także 5 szkół podstawowych bierze udział, jakby aktywnie tworząc, pracując nad zmianą tego miejsca uczenia się i 3 szkoły średnie, które bardzo aktywnie zaangażowały się w ten proces zmian tej edukacji. No i przypominam to, co było bardzo ważne, to że my skoncentrowaliśmy się właśnie na budowaniu takiej atmosfery dla edukacji, takiej przyjaznej, żeby ludzie zaczęli o tym opowiadać. No i stąd potem zaczęły się znowu z inicjatywy prezydenta i znowu z inicjatywy w ogóle Urzędu Miasta tak zwane wycieczki edukacyjne. My potem już tego nie nazywaliśmy edukacyjnymi wycieczkami, dlatego że one się w ogóle nazywały, te miejsca, do których jeździliśmy, jako konferencje. Stąd uczniowie ze Słupska po raz pierwszy pojechali właśnie do Warszawy na konferencję edukacyjną, która trwała 3 lata. Następnie, i to było też sfinansowane przez miasto, czyli jakby otwieranie tego miasta na potrzeby tego środowiska, które wymagało takiej szczególnej troski, takiej szczególnej opieki i takiej uwagi, ale też właśnie po to, żeby można było zachęcić inne szkoły do tego, żeby zaczęły realizować. I to, co się dzieje w tej chwili, jako taki efekt, już kończę, i jako zakończenie tego, na jakim etapie my w tej chwili jesteśmy, to każda ze szkół organizuje właśnie konferencje edukacyjne. Tutaj na wzór warszawskiej konferencji Kodere, gdzie przyjechaliśmy i po raz pierwszy się zachwyciliśmy tym, jak można tą szkolną przestrzeń otworzyć na te takie inicjatywy szkolne i właśnie z różnego rodzaju działaniami i aktywnościami, stworzyliśmy nasze konferencje, które się nazywają konferencjami KLIK. No i tam każda ze szkół przychodzi ze swoim pomysłem na zajęcia. Na zajęcia głównie one się odbywają w oparciu i wspierane są tymi technologiami. Programowanie, robotyka, webquesty, studia, green screeny. Także to są te i każda ze szkół, czyli mamy 10 takich pomysłów na cały dzień, odbywają się w szkołach, każda ze szkół pokazuje swoją tą przestrzeń i pokazuje, jak może wyjść z zupełnie nowymi inicjatywami. Szkoły, które uczestniczą w tym programie, one jeszcze mają dodatkowy bonus, bo one mają zajęcia specjalnie dla nich zaprojektowane, zajęcia WebQuest i każdy uczeń w szkole właśnie przechodzi taki przez semestr, taki, nie wiem jak to nazwać, kursem zajęć, ale właśnie w takiej metodologii WebQuest czy challenge-based learning. Także to są takie metody pracy, które wykorzystywaliśmy, jak gdyby wzorowaliśmy się na tym, co zobaczyliśmy w Mysiadle, w szkole, w tym Centrum Nauki i Sportu. Dlatego, że szkoła tamta opracowała cały program tego, w jaki sposób tego uczenia właśnie w tej metodzie. My zobaczyliśmy, jak to w Manchesterze zorganizowano te zajęcia właśnie w oparciu o tą metodologię WebQuest czy Challenge Based Learning. No i tak zaczynamy działać. Także chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć o tym. I dziękuję bardzo. To są zadania nasze.